Czy w tym zielonym domku jest jakaś postać, Pimpek, widzisz to? Tak, jakiś zielony człowiek, co to jest za osoba? Chwilę, czy to jest Paliono? Chwilę, to jest jakiś inny człowiek, my jesteśmy pieskami, a czemu tam jest jakiś inny człowiek? No, on jest cały zielony. I patrz, jaki on jest uzbrojony, kurde, cały diamentowy. Chwilę, ty, co mamy zrobić? Ja się bardzo stresuję, tam jest Palion, on nagrywał chyba jakieś rzeczy. Co on robi nas w naszym świecie w ogóle, Luczek? Ja tego nie rozumiem. Co on robi? Nie, no, ja się strasznie stresuję. Mamy do niego, podchodzimy. Ej, nie podoba mi się to. Nie, nie, czekaj, nie pokazuj mu się. Coś widziałem tam w lesie? Ej, nie. Co jest? Nie, to tylko owieczka. Dzień dobry, owieczko. O kurde, Pimpek, uważaj! Ale on jest blisko! Owieczko, chodź ze mną, bo cię zarżnę cię! Co jest skrane, Pimpek? Widzisz? Kryjesz się? No. Masz 3 sekundy, 3. Skrane. Masz rusz głową tylko, 3. 2. Nie, no, nie schodź. 1. Twój koniec. On zabił owcę! Czekaj, on zabił owcę! Co on zrobił? I zrobię sobie z siebie łóżko! Co on robi łóżko? Nie, dobra, Pimpek, ale w sumie to mi zaimponowało. Może byśmy chcieli mieć nowego przyjaciela, co? No, nie jest on taki zły, jest na pewno potężny. Ej, chwilę, chwilę. Zielony piesek, czy to nie brzmi genialnie, Pimpek? Super! Super to brzmi, tak? W sumie Palionowy, gdyby Palion był pieskiem jednym z nas, to by było genialne! Dobra, czekaj, to mam lepszy pomysł. Dajmy tutaj kości przed jego domkiem. Czekaj, on poszedł gdzieś dalej. Idealnie, idealnie. O my god! Posadzimy sobie tutaj piękne drzewka, eleganckie. Daliśmy kości, zobaczymy jak zareaguje na kości. Ty, on nie widzi tych kości w ogóle, widzisz to, Pimpek? Ja bym chciał mieć zielonego przyjaciela, dawaj, bierzemy go, co? Co? Po prostu? Tak, co? Po prostu. Dobra. Dawaj, podchodzimy. No dobra, no to dawaj. Siemaneczko, Palion, hał, 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 hał. Stop, 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 stop. Stop, stop, psy! Psy, stop. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Kim ty jesteś? Pokaż główkę, pokaż główkę. Palion! Palion. To są, na pewno widziałem go! Tak, to jest on, śpiewał te piosenki. Paniaki, ja was coś kojarzę, tak? Tak, jesteśmy pieskami. Czemu ty masz takiego brzydkiego skina? Może chciałbyś zostać jednym z nas, takim pieskiem, co? Co powiedziałeś? Ogórek ci się nie podoba? No lepszy jest piesek. Nie, pieskiem nie zamierzam zostać. Nie zamierzasz zostać pieskiem, tak? Ale dlaczego właśnie? Nie. A my ci damy takie opasz, takie nie jestem jedzonko. Zainteresowany życiem pieska, wiesz? Nie no, Pimpek. No. Ej, nie, dobra. Nie, nie potrafię budować takich domów. Chodź tutaj! Ty robisz! Nie, chodź tutaj! Co tu jest? Zostaw mnie! Puść mnie! Pimpek, patrz co mam! Dawaj, wybuchaj na jego oczach jego domek! Patrz na swój domek! Nie, to są tortury! Patrz, patrz! Nędzne dzieciaki! Co nędzne dzieciaki? Chodź, pokażemy ci, gdzie mieszkamy, Palionowy, no, zostaw mnie, ty mnie jak laleczkę traktujesz. Ej, Pimpek, to by był idealny zielony piesek, co? Weź go tutaj nad ogień, o, co ty robisz? Sorry, dobra, czerwony, jak zejdę na ziemię, to nie żyjesz. Dobra, leć tam, jest nasza wioska, a masz! Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Zabiłeś mnie! Chodź tutaj na dół, Palionku, zdejmijcie mnie z tego dachu. No, skacz do tej wody mojej niebieskiej, pokażę ci naszą całą wioseczkę, nasze domki, co? Jestem. To jest za miasto. Ej, stój, stój, stój. Zdejmij z siebie wszystkie przedmioty. My chodzimy, jak widzisz, bez zbrojek, bo nasz skin to jest... No właśnie. Najlepsza rzecz. Patrz, my jesteśmy niebieskim i czerwonym pieskiem, a ty byś był idealnym zielonym. A, czyli potrzebujecie kolejnego kolegi, ale ja się na to nie piszę. Tak, i jak będziemy śpiewać, zielone. No właśnie. Nie, nie, ja jestem swoim ogórkiem, mi w ogórku dobrze i pieskiem nie muszę zostawać. A ty będziesz ogórkowym pieskiem. Mogę być waszym kolegą, ale po prostu niezamienione chyba, to nic złego. Dobra, czekaj, nie, Pimpek. Nie, nie. Musimy go jakoś namówić. To może pokażemy mu nasze domki i może się zastanowić. Tutaj by był na przykład twój domek. O, nie? Taki zielony by był. Zamienimy cię w pieska, będzie wszystko fajnie. Tak, tak. Jesteś... Tak, tacy... tak. Chodź, 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 zapraszam cię, zobacz. To jest mój domek, widzisz, tu wszystko jest nowe. To nie jest nic starego, tu wszystko jest nowoczesne. I komputery. Nie chcę cię za bardzo namówić troszkę, tak wydaje mi się. Patrz, on już buduje mi dom. Czerwony! Ej, poczekaj. No, taki fajny domek byś tutaj miał. O właśnie, dobrze mówi, no, no, tutaj by był twój domek, wiesz o co chodzi. W kości, tak, ale nie, nie, ja to jest bardzo miłe, ale ja serio, ja pieskiem nie zostaję, nie namówicie mnie. Jak to nie? Nie no, Luczek, ej, chodźmy na słówko, ja muszę z tobą porozmawiać, bo... No poczekasz tutaj, co nie? Panią? Zwiedzam, zobaczę, czy to miasto w ogóle jest jakiekolwiek fajne. Jasne, my idziemy tutaj z Pimkiem na chwileczkę. Kurde, przecież taki jakby był youtuber Palion u nas normalnie pieskiem, to by było ekstra, co nie? To by było tak super, to jest moje marzenie, żeby youtuber i piosenkarz był w naszej wiosce. Musimy go za wszelką cenę stać pieskiem, żeby on był pieskiem. Tak, a może to jest tylko sen? Może nam się to śni? Może to nie jest Palion? To już naprawdę, Luczek, mówię ci, to jest prawdziwy Palion. Ja chcę po prostu mieć zielonego kolegę, tak, nowy kolega, to by było najlepsze, po prostu. Ja też. Tak, tak, ale czekaj.
nie jest tak łatwe go zamienić. Właśnie. On nie chce być tutaj z nami. Poczekaj, może zapytamy się go, czy chce zostać jednym z nas, a jeżeli nie, to mam pomysł. Po prostu siłą go zabierzemy i wytatkamy go w zielonej wodzie i wtedy na pewno stanie się zielonym pieskiem i damy dużo kości, co? Jesteś geniuszem, Luczek, czemu ja na to nie wpadłem? Dobra, to chodźmy się zapytać, co sądzi o pieskach i czy chciałby, o, na przykład taką kość, co sądzi o takich kościach, co? O, dobra, możemy tak być. Dobra, czy w ogóle je lubi? Kombinujecie. O, cześć, po prostu porozmawialiśmy, że fajnie by było, gdybyś był jednym z naszych kolegów, co nie? No, ja powiem wam tak, pozwiedzałem sobie tą wioskę i jest fajna, ale mamy lepszą. Co? Jaką lepszą masz? Niby jaką? Palionowo, bo Janowice jest wiele, wiele tego. Jonowo? No mi się wydaje, że to jest lepsze. To jest najlepsze. Przecież nie będziemy tacy źli, będziemy razem się dobrze bawić i wcale nie będziemy cię do niczego zmuszać. Kurnie. Po prostu. A my troszkę sobie przerażacie, my tak, my pasz, zaraz wsadzicie, pewnie mnie zaraz zamienicie. Poczekajcie, koledzy, dogadajmy się. Wy chcecie, żebym się zamienił, a ja nie chcę. Jak to rozwiązać? No ale musimy jakoś to rozwiązać. Dobra, powiedz mi, czy to lubisz w ogóle, takie rzeczy? Patrz, na przykład kości i w ogóle. Kość? No ja zazwyczaj przerabiam to na to. Nie! Nie! Patrz, co on zrobił! On przerobił to na mączkę kostną! Chyba on chodzi, no. A patrzcie, co z tego można zrobić, naturę można tutaj siać. Ej! Chodź tutaj, poczekaj. Wy jesteście nienormalni! Nie, poczekaj, nie. Koniec, zostaniesz jednym pieskiem, przegłosowane. Kto głosuje za tym? Kto głosuje za tym, żeby panią został pieskiem? Pimpek? Ja też! Może zróbmy ci. Ja się was zaczynam, ja myślałem, że wy jesteście słodkimi pieskami z jakichś filmów na YouTube, a wy jesteście przerażający. Dobra, zróbmy ci malutki teści. Dobra, Palion, to teraz musisz przejść ten parkour i do końca przejść. Tak, toksyny, tak? Tak, właśnie, wpadnij do toksyn, zobaczysz, co się stanie, takie zielone, nie, widzisz, nie to? Ma opcji. Jak królik do świata, jak chomik będę, tak? W kółku, tak, tutaj tak, sobie skakał. Pipek, porwaliśmy youtubera, on będzie pieskiem, czujesz to? Słyszysz to? Pipek. Nie zgadzam się na to. Wiem, może dajmy mu motywację, Pipek, rzućmy mu kości, wpadnij! To jest żadna motywacja dla mnie. Wpadnij do środka, dawaj. Jak mam skoczyć na ten, na te łóżko? Dasz radę. O, ale ładnie skaczesz. A może wpadniesz do wody, co? Ej, nie wyrzucaj kości. Ładnie, dobrze, już prawie wchodzisz do środka. A w środku, widzowie, przygotowałem maszynę, w której wylejemy z Pimpkiem zieloną toksynę, oczywiście na Paliona, i będzie jednym z nas, będzie pieskiem zielonym. No chodź, zapraszamy cię bardzo, dałeś radę, Palionku. Co to za loża, psia? Dzień dobry, tutaj będziemy rozmawiać, ale najpierw musisz wejść tutaj do środka, bo inaczej ci siłą weźmiemy, nie? Emeraldy uwielbiam, to jest moje... Tak, to jest mój ulubiony blok, Pimpek, wiecie? Jak Pimpek, chcecie mnie na... Pimpek, zamknęliśmy Paliona! Dobra, wylewamy, żeby został zielonym pieskiem! Nie! O, cześć, Palionie! Nie puść mnie! Cześć, Palionie, wylewamy to Pimpek! Jakie są twoje ostatnie słowa? Jak to zrobisz, to jest wbrew mojej woli. Jak wbrew twojej woli? Jesteś youtuberem pieskiem teraz, tak? Będziemy mieli nowego przyjaciela! Lewamy! Co mu się dzieje? Zobacz, jak to wygląda, Pimpek, ale świetnie! Za chwilę to zadziała! I co? Udało się? Ej, Pimpek, duszę się, wypuśćcie mnie! Czemu mam zieloną rękę? Wypuść mnie! Palionie, już cię biorę! Oh my god! Pimpek, widzisz to? Ej! O co wam chodzi? Witamy naszego przyjaciela! Mamy nowego przyjaciela! O co wam chodzi? Cześć! Cześć! Witamy! Usiądziesz sobie z nami, Palionie? Nie rozumiem, o co wam chodzi za bardzo. Czemu tak się cieszycie? Prezencik powitalny, czyli kość. Tak, kość. Kości! Lubisz kości? Kości, więcej kości. Lubisz kości? Chyba lubi, Pimpek. Chyba się udało, mamy nowe kości. Mamy nowe kości. Co wam chodzi? Czemu tak się cieszycie? Nie cieszycie tak. Ej, więcej. Mamy kości. No więc tak, zobacz, kim jesteś, Palion. Zobacz sobie, kim jesteś. Tak, pokaż się. Widzisz, jak ty wyglądasz? Nie. Czemu mi to zrobiliście? Lusterko, widzisz? Mówiłem, że tego nie chcę. Ale nie czujesz się lepiej psiakiem? Przecież psiak, wiecie, psem jest bardzo ładny. Patrz, jesteś zielonym pieskiem. Super! Tak, zielonym pieskiem. Nie. Palion, proszę mnie odmienić. Zielone! Widzisz? Nie, tak, jest zabawne! Dlaczego wy ode mnie chcecie?
No, jesteś po prostu jednym z nas teraz. Chodź może do naszej wioski, zbudujemy jakiś domek, co? Tak, chodź, chodź. Nie będę z wami mieszkał. Będziesz z nami mieszkał, chodź, chodź. Alion, ty przyjacielku nasz, może ty zamieszkasz, o, koło nas, patrz, ty, patrz, tutaj będzie jedynie idealny... co mi się w tym wszystkim podoba, to to, że to jest zielone, wiesz? No właśnie, tak, buduj sobie domek, śmiało. Zapraszamy, tutaj ale będziesz miał twój nie, domek. Ale nie, zostanę tu tylko na jedną noc. Na jedną noc? Nie... Czemu? Co? Tak, na jedną noc. Ale przecież wszyscy cię lubimy. Podłogę, i... podłogę zróbcie. Jasne, zielona? Tak, jesteś naszym nowym przyjacielem, my ci będziemy normalnie usługiwać teraz. Możemy na przykład dać ci, o, ławeczkę tutaj. Patrz, jak to... O, tak, no, roślinki. O, tutaj elegancko, okej. Okay. Ale wie, ja zostaję tu naprawdę, to jest max... Max 24 godziny. Max, i się stąd wynoszę. Max 24 dni, co? 24 dni. Nie ma takiej opcji. Jestem tutaj wbrew swojej woli, tak? Ale dobra, wbrew twojej woli. A czy wbrew twojej woli jest, kiedy dam ci do domku darmowe kości? Kości. Co wy ze mną zrobiliście? Kości. Makołyki. Ej, ale mam pomysł. Skoro zbudowaliśmy ci epicki domek. Wow, ale ej, zobacz Pimpka. Jak... Pimpek jest idealnym budowniczym. Patrz, jak on ładnie buduje. Widzisz to? No, ładne, nie? Dobra, no ten domek wygląda już jak wasz. Tak, jesteś jednym z nas przecież. To jest nasz domek. Ej, czemu mi zeza zrobiłeś? Nie, to złe jest. Pimpek, Palion jest epickim gościem. Mój nasz nowy przyjaciel musi mieć ładny domek. Patrz. No dobra, storki. Koło mnie, ale to jest super. Palion, jak się cieszysz z bycia pieskiem? Podoba ci się? Możemy sobie kręcić odcinki i w ogóle patrz, jak ładnie wyglądamy. Nie, nie, to ze mną ma kręcić odcinki, nie z tobą. To z nami, z nami. Patrz, jak my super wyglądamy w trójkę. Przecież to jest najlepsza paczka, przyjaciół. Pieski, ja nie mogę. Co? Jak to? Chwilę. Nie? Co? Ja muszę lecieć. Jak to? Chwilę, czekaj. Pieski... Nie. Pieski, zostawię was. Poczekaj, patrz, mamy tutaj na przykład, o patrz, taką twoją wodę w twoim kolodzie. Mogę to wszędzie wylać, widzisz? Może to być najlepszy domek nie, na świecie. Nie, pieski, ja idę do swojego lasu, tam się czułem najlepiej. Ale poczekaj, piesku, nie możesz uciec, poczekaj. Przecież my cię tak nie puścimy łatwo. No właśnie, znowu robicie to samo. Dobra, co chcesz zrobić? Chcesz odejść po prostu tak od sobie? Tak, weź tą dziwną, tą, nie wiem, pierwszy raz widzę to w życiu tą broń i wyrzuć mnie do lasu. Bo chcę odejść, Ale, no w sumie Pimpek, no szkoda, że Palion... Będę was odwiedzał, to nie tak, że ten, będę was odwiedzał. Tak? Trzymaj go. Tak, trzymaj będę go. Was odwiedzał. Nie, Pimpek, nie możemy, nie, już bez Pimpek, przesady. Pimpek, nie możemy kraść ludzi. Nie. Dobra, Palion, żegnam cię, ale byłeś bardzo przyjazny, widzowie, napiszcie, co myślicie o piesku Palionie, a masz. Do widzenia!